Dawno, dawno temu żyła sobie pewna nieszczęśliwa dziewczynka. Jej matka umarła, ojciec ożenił się po raz drugi z wdową, która miała dwie córki i wcale nie lubiła pasierbicy. Kopciuszek. Serdeczne myśli, czułe pieszczoty, wszystko to było dla córek macochy. I nie tylko serdeczne myśli i uczucia, ale także suknie, pantofelki, szale, pyszne jedzenie, miękkie łóżka i wszelkie inne wygody. To wszystko było przeznaczone dla jej córek, a dla biednej, nieszczęśliwej dziewczynki nie było nic. Żadnych sukienek, poza tymi, które wyrzucały jej przyrodnie siostry. Żadnych smakołyków, tylko okruchy ze stołu. Nigdy odpoczynku ani jakiejkolwiek wygody. Musiała cały dzień ciężko pracować i tylko wieczorami pozwalano jej usiąść na chwilę przy popiele z komina. Spędzała długie, samotne godziny, rozmawiając z kotem. A kot cały czas jej powtarzał. Miau. Co naprawdę znaczyło? Nie martw się. Masz coś, czego nie ma żadna z twoich przyrodnich sióstr. Jesteś piękna. To była prawda. Dziewczynka nawet w łachmanach z poszarzałą od popiołu zakopconą twarzyczką, stąd jej przezwisko. Kopciuszek. Była prześliczna, a jej przyrodnie siostry, choćby nie wiem jak wspaniale elegancko ubrane, były niezdarne, niezgrabne, ciężkie, brzydkie i na zawsze miały pozostać. Pewnego dnia do domu przyniesiono piękne nowe suknie. Na dworze królewskim miał się bowiem odbyć bal, na którym wybierały się dwie brzydkie siostry. Kopciuszek nawet nie ośmielał się zapytać, a ja? Bo dobrze wiedział, jaka będzie odpowiedź. Ty? Ty, moja droga, zostajesz w domu. Masz pomyć naczynia, wyszorować podłogi i pościelić siostrom łóżka. Wrócą zmęczone i bardzo śpiące. Kopciuszek spojrzał na kota i westchnął. Mój Boże, jaka jestem nieszczęśliwa. A kot mruknął miau. I nagle stało się coś niezwykłego. W kuchni, gdzie siedział samotnie Kopciuszek, nagle dziwnie zajaśniało i ukazała się wróżka. Nie bój się, Kopciuszku, rzekła wróżka. Wiatr przywiał mi twoje westchnienia. Wiem, że marzysz o pójściu na bal. I pójdziesz. Jakże mogę iść w tych łachmanach? Odparł Kopciuszek. Służba mnie nie wpuści. Wróżka uśmiechnęła się. Jeden ruch czarodziejską różdżką. I oto Kopciuszek stał ubrany w przepiękną suknię, najpiękniejszą w całym królestwie. Teraz, kiedy już sprawa sukni jest załatwiona, powiedziała wróżka, zajmiemy się powozem. Prawdziwa dama nigdy nie idzie na bal piechotą. Szybko, znajdź mi dynię, rozkazała. Tak, tak, oczywiście, powiedział Kopciuszek i wybiegł czym prędzej. Wtedy wróżka zwróciła się do kota. A ty przyprowadź mi 7 myszy. Też coś? 7 myszy? Parsknął kot. Nie wiedziałem, że wróżki jedzą myszy. Nie będę ich jadła, głuptasku. Zrób, co kazałam. I pamiętaj, że muszą być żywe. Kopciuszek wrócił wkrótce z okazałą dynią. Kot zaś z 7 myszami, które upolował w piwnicy. Doskonale! Wykrzyknęła wróżka. Skinęła różdżką i... O cudzie nad cudy! Dynia zamieniła się w lśniący powóz. Myszy w 6 koni, a 7 mysz... Stragera z biczem w dłoni, ubranego w wytworną librę.
Kopciuszek nie wierzył własnym oczom. Przedstawię cię na dworze, mówiła wróżka. Zobaczysz, że książę, na którego cześć wydaje się bal, zachwyci się twoją urodą. Ale pamiętaj, o północy musisz opuścić zabawę i wrócić do domu. Twój powóz zamieni się w dynię, konie w myszy. Stranger także stanie się z powrotem myszą. Ty zaś znowu będziesz w łachmanach i chodakach zamiast tych ślicznych pantofelków. Rozumiesz? Tak, rozumiem, powiedział Kopciuszek, uśmiechając się. Kiedy Kopciuszek wszedł na salę balową w pałacu, zapadła cisza. Wszyscy zamilkli w pół zdania, aby podziwiać elegancję, urodę i wdzięk nowo przybyłej panny. Kto to może być? Pytali. Obie przyrodnie siostry Kopciuszka też były ciekawe, bo przecież nigdy, ale to nigdy w świecie nie przyszłoby im do głowy, że ta śliczna dziewczyna to naprawdę biedny Kopciuszek, który rozmawiał jedynie z kotem. Na widok Kopciuszka książę wpadł w zachwyt nad urodą dziewczęcia. Podszedł do niej, skłonił się nisko i poprosił do tańca. Ku wielkiemu rozczarowaniu wszystkich panien tańczących tańczył jedynie z Kopciuszkiem. Kim jesteś, piękna dziewczyno? Pytał wciąż książę. A Kopciuszek za każdym razem odpowiadał. Co to ma za znaczenie, kim jestem? I tak nigdy mnie już mniej więcej nie zobaczysz. Ależ skąd? Na pewno się zobaczę, powtarzał. Ach, jak cudownie było na balu. Nagle Kopciuszek usłyszał bicie zegara. Pierwsze uderzenie o północy. Biedaczka przypomniała sobie słowa wróżki, więc bez słowa pożegnania wysunęła się z ramion księcia i zbiegła ze schodów. W pośpiechu zgubiła jeden pantofelek, ale ani przez moment nie pomyślała, żeby mogła się zatrzymać, żeby go podnieść. Gdyby tak zabrzmiało ostatnie uderzenie północy, Boże, to dopiero byłaby katastrofa. Kopciuszek wybiegł i tyle go widzieli. Na dobre już zakochany książę podniósł pantofelek i rozkazał ministrom. Jedźcie i szukajcie wszędzie dziewczyny, której nóżka będzie pasować do tego pantofelka. Nie spoczną, póki jej nie znajdą. Ministrowie przez wiele dni przymierzali pantofelek na stopy wszystkich dziewcząt po kolei. Także i Kopciuszka. I co za niespodzianka. Pantofelek pasował jak ulał. To po prostu niemożliwe, żeby ta okropna, brudna dziewucha była na balu? Warknęła macocha. Powiedzcie, księciu, że powinien poślubić jedną z moich dwóch córek. Czy nie widzicie, jaki brzydki jest ten Kopciuszek? Nie widzicie? Nagle urwała, gdyż pojawiła się znowu wróżka. Dość tego! Wykrzyknęła, unosząc swą czarodziejską różdżkę. W jednej chwili Kopciuszek ukazał się we wspaniałej sukni, jaśniejąc śnieżną świeżością i urodą. Zdumiona macocha i przyrodnie siostry przyglądały jej się z otwartymi ustami. Ministrowie zaś powiedzieli: Pozwól z nami, piękna panienko. Książę czeka na ciebie z pierścionkiem zaręczynowym. Uszczęśliwiony Kopciuszek pojechał z nimi, po czym żył długo i szczęśliwie ze swoim księciem. A co do kota? To jedyną rzecz, jaką miał do powiedzenia, było miau.